Medytacja plastra miodu. Kiedyś dawno, dawno temu żył król, królowa i ich dziecko. Bardzo ruchliwy malec, który potrzebował wsparcia i opieki obojga rodziców. Nigdy nie mógł usiedzieć na miejscu. Latał, biegał, doświadczał bez lęku, stresu i świadomości, że może mu się stać coś złego. Król i królowa zawsze w jego podróżach po przygodę otaczali go troskliwym dotykiem i ochroną. Nagle coś się wydarzyło. Malec postanowił sam ruszyć w świat bez pomocnych dłoni, ostrzeżeń i wiedzy innych. Postanowił odkrywać bez ograniczeń wiedzy starszyzny. Zostawił bezpieczną miłość i poszedł w świat, nieznany, nieposkromiony i dziewiczy. Medytacja plastra miodu to moment w naszym życiu, w którym przekraczamy sami siebie, siebie ukształtowanego troskliwymi rękoma bliskich i dalszych. To wyjście poza to, co już znamy. To odkrywanie siebie dziewiczego, nieskażonego światem okoliczności zewnętrznych. To dotykanie swoich najwyższych rejestrów. Medytacja powoduje rozłączenie ciebie ukształtowanego z tobą pierwotnym, instynktownym, behawioralnym i prawdziwym. To nie jest coś, co wdrukowujesz w siebie obcego. To jest coś, do czego dochodzisz przez uwalnianie wszystkiego, co nie jest twoje. Kryształ, który występuje w tej medytacji jako ważny jej element, to symbol ciebie, naturalnego, zrodzonego z ziemi, czyli składającego się z naturalnych twoich aspektów i potencjałów. Jego przydymienie natomiast jest symbolem wyzbycia się perfekcjonizmu narzuconego błędnym przekonaniem o twojej niedoskonałości. Nowa matryca energetyczna, która uaktywnia się w trakcie medytacji, to efekt zrzucenia masek, a nie wdrukowania czegoś, co do ciebie nie należy. Medytacja plastra miodu to bardzo wydajne narzędzie pracy nad sobą. To jak kombajn wielofunkcyjny, który wjeżdża na pole i dokonuje na nim cudów bez wysiłku, w sposób szybki i profesjonalny. Prowadzący tę medytację pomaga ci kasować zaprogramowanie wibracją swojego głosu i siłą swojej kreatywnej części duchowej. Pomaga ci sięgnąć wyżej i głębiej w świat swojej duszy, niż mógłbyś to zrobić sam. Kochani, wszystkich chętnych zapraszam do wspólnej medytacji ze mną. Nie gwarantuję cudu, ale gwarantuję, że po niej nie będzie już tak samo. Spotkania ze mną wywracają twój świat do góry nogami, ale tak naprawdę przywracają cię do twojego ducha. Spotykając się ze mną, podejmujesz decyzję, aby zejść ze ścieżki ego, a wrócić w swoim tempie do domu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i czekam na odważnych i gotowych do zmian. Monika.